Witam, moi drodzy kochani widzowie. Nowa informacja, no i bardzo ważna. Posłuchajcie. Zarząd zakładu zadecydował. Cała załoga do zwolnienia. Ponad 400 pracowników walcowni rur, Andrzej, z Zawadzkim otrzyma wypowiedzenia. Ale hutnicy nie zamierzają się poddać. Są zdeterminowani, by walczyć o swoje miejsca pracy. Zapowiedzieli, że 4 czerwca wyjdą na ulicę, aby zaprotestować. Walcownia Rur Andrzej to miejsce pracy dla 435 osób, co czyni ją jednym z większych pracodawców w powiecie czyleckim. Województwo opolskie, wielu pracowników to członkowie tych samych rodzin, co dodatkowo potęguje skutki decyzji o zwolnieniach. Proces likwidacji potrwa do końca września. Przedstawiciele firmy mają 20 dni na wypracowanie warunków zwolnień razem z pracownikami. Jest to szczególnie trudne dla tych, którzy pracowali w zakładzie nawet 35 lat. W najgorszej sytuacji są pracownicy, którzy pracują tu od ukończenia szkoły. Dla osób 50+ to duże wyzwanie wiążące się z traumą. Przyznacie, drodzy kochani widzowie, że naprawdę coś dużo tych zwolnień. Piszcie standardowo w komentarzach, co o tym myślicie. Z góry Was pozdrawiam, Short Joker.